Witam. Dziś będziemy piec radony 7870 firmy Safair. Tutaj widzimy, że to Safair faktycznie, a że to Radeon 7870 widzimy tutaj. Tak więc standardowo musimy odkręcić system chłodzenia, a następnie do piekarnika. Nie będę zabezpieczał karty tam folią z papierkami czy tam chusteczkami nawilżonymi wodą, bo już raz to tak robiłem, a potem robiłem bez niczego i efekt był ten sam, nic się nie stało. Chociaż fakt, teraz mam inny piekarnik, więc będzie to eksperyment. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Karta, z tego co wiem, nie działa całkowicie, w ogóle jest czarny ekran, nic się nie uruchamia. To jest karta kolegi. No i mam nadzieję, że uda nam się wskrzesić. Do dzieła. Czymś takim właśnie posługuję się na co dzień przy moim majsterkowaniu. Tak więc teraz odkręcę śrubki i pokażę efekt. Śrubki zostały odkręcone. Radiator z wentylatorami zdjęty. Tutaj odczepione zasilanie. Jak widać, pasta. Pastę trzeba wyczyścić. I po pieczeniu założyłem nową. No i ja tam już śledzia się nie pozbywam. Ja wiem, że to się nic nie stopi. Tutaj nic się nie stanie. I po prostu w tym stanie wkładam to za chwilę do pieca. Piec należy rozgrzać do 190 stopni i na 9 minut włożymy tam kartę. Niech się usmaży. Karta została jeszcze oczyszczona pędzelkiem z kurzu po obu stronach. Teraz zrobiłem sobie z folii aluminiowej takie kuleczki. Na tych kuleczkach będzie leżała karta i wyląduje w piekarniku. Z tym, że piekarnik najpierw trzeba rozgrzać i dopiero wtedy zapakować kartę na 9 minut. W instrukcji widzę, że będę musiał ustawić tak między trzecim a czwartym stopniem, żeby to 190 było, no to tam mniej więcej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Piekarnik już wystarczająco się rozgrzał, więc karta powędrowała do środka. Teraz odliczamy 9 minut. 9 minut minęło. Minęło na pewno. Tak więc możemy już wyłączyć. Otworzyć, żeby się schodziło. Po około 20 minutach karta ostygła, tak więc możemy przystąpić do ponownego montażu systemu chłodzenia. Ale najpierw oczywiście pasta termoprzewodząca. Ja tu mam pastę ceramik. Wyprodukowana przez Arctic Silver. Używam jej od dawna i jest dla mnie wystarczająca. Pasta nałożona. Ta pasta nie przewodzi prądu, więc tutaj nie ma żadnych obaw. Jeżeli nałożymy za dużo pasty i nam się rozpłynie, to i tak nic się nie stanie. Jeżeli boimy się, czy za mało, czy za dużo, to lepiej dać trochę więcej i tak będzie wszystko bezpiecznie. A teraz przykręcamy śrubki i lecimy dalej. Może to uda mi się chociaż tutaj pokazać, że faktycznie przykręcam śrubkę. Jedna śrubka przykręcona. Druga śrubka. Tak, już czuję, że się przykręciła. Zobaczmy, może trzecia śrubka będzie mniej okorna, od razu wejdzie na miejsce. Jest. I ostatnia, czwarta śrubka. I tym sposobem mamy skręconego z powrotem radona. I miejmy nadzieję, że nam zadziała po włożeniu do komputera. Nic nie pozostaje nam innego, jak tylko to sprawdzić. Tu widzicie jeszcze radona, zanim włożę go do obudowy. Ja osobiście mam model 7870XT. No i widać też, że moja karta jest większa po prostu. Całkiem sporo dłuższa jeszcze. No, a więc teraz włożymy upieczoną kartę
do mojego komputera i zobaczymy, czy działa. Karta już zamontowana. Pozostaje tylko wcisnąć przycisk Power i zobaczyć, co się stanie. Karta wystartowała. Zobaczmy teraz, czy na monitorze pojawi się obraz. Jest. Karta działa. Tak więc udało się wskrzesić kolejną kartę. Tym razem Radeona 7870 lub 7870, jak kto woli. No tak, ustawiła nam się, nie wiem, jakoś 800 na 600 albo coś, bardzo niska rozdzielczość na starcie, ale jak widać system ładuje się bez problemu. Pomyślałem sobie jednak, że skoro już mam tą kartę zainstalowaną w komputerze, to może ją trochę pomęczymy. Tak więc uruchomimy Unigine Heaven Benchmark 4.0 Basic Edition w ustawieniu Extreme. Zobaczymy, czy karta się nie wysypie, czy wszystko będzie ładnie się wyświetlać. Oczywiście mam nadzieję, że tak będzie. Gdzie tu się startuje? A, benchmark, dobra, znalazłem. Już, benchmarking. Tutaj napis benchmarking jest na jasnym tle, ale o, teraz go widać. Lecimy już. Tutaj mamy napisane, że mamy Radeona HD 7800. Temperatura rdzenia. Poniżej w prawym dolnym rogu FPS. No cóż, na pewno nikt nie będzie chciał całości oglądać. Tak więc może przeskoczę od razu na koniec, zobaczymy, jak bardzo się rozgrzeje i czy przejdzie cały test i jaki będzie wynik. Powoli zbliżamy się do końca testu. Karta nie rozgrzała się zbytnio, tylko do 59 stopni. To pewnie dlatego, że jest otwarta obudowa. Tu już widzimy 24 scena. Wszystko renderuje się poprawnie. Tak, jeszcze raz pokażę, to ten sam Radeon, niepodmieniany. Ten sam. Sapphire benchmarking kończy się. I zaraz będzie... A tak, to jest ostatnia scena. Jest wynik. 32,3 FPS, 814 punktów. Wszystko widać jak na dłoni. Karta sprawna po pieczeniu. A więc teraz mogę już na poważnie się pożegnać, bo to już jest koniec naszego testu i na mojej transmisji. Zapraszam do oglądania pozostałych filmów oraz do subskrypcji. Lajkujcie, komentujcie i słyszymy się, widzimy się przy następnym filmie. Cześć!